Ostatnia lekcja z podstaw GIMP-a. Animacje poklatkowe. Wróćmy do naszej multipocztówki. Wykorzystamy te fotografie. Wyłączmy na razie te, które są niepotrzebne. Na początek przypomnijmy sobie lekcję drugą, więc kto ją pamięta, może tutaj przeskoczyć. Chciałbym zamiast tej osoby wstawić tutaj drogowskaz w to miejsce. Niech on sobie tutaj o tak stoi. No ale to tak widać z grubsza ciosany, bo chcemy to ładnie osadzić. No to oczywiście stosujemy maskę warstwy. Dodaj maskę warstwy, białą, na razie bez przezroczystości. Kilka technik można tutaj zastosować. Spróbujemy kilkoma się pobawić. Włączmy tą widoczność. Wyświetlanie maski warstwy. Używaliśmy gradientu do tej pory, tak? Tylko że był on liniowy, a teraz zróbmy sobie promienisty. No można by spróbować oczywiście tak, tylko że odwrotnie białe na środku, czyli tu zamieniamy kolory i proszę bardzo, tak, jakby to wyglądało, wyświetl maskę warstwy, no zupełnie przyzwoicie, powiedzmy sobie szczerze, że to, no ale tu widzimy jeszcze krawędzi, tak, tu trzeba by miękkim pędzelkiem to troszeczkę dokorygować, ale dzisiaj zastosujemy inną technikę, zróbmy tutaj escape i jeszcze raz na maskę warstwy się przełączmy, wyświetlanie maski warstwy. Tu oczywiście upewniamy się, że jesteśmy na masce warstwy i wykorzystajmy zaznaczenie. O, może nie to prostokątne, tylko to eliptyczne i robimy zaznaczenie. Chciałbym, żeby było miękkie. Zmiękczaj krawędzi, ale ja sobie zmiękczę te krawędzi później. Na razie zrobimy na sztywno zaznaczenie. Proszę bardzo, takie zaznaczenie robimy i będziemy malować na czarno, tylko na zewnątrz tego zaznaczenia. Spójrzmy, tutaj mamy taki przycisk. Widzimy w tym momencie, że te krawędzi zaznaczenia są bardzo ostre. Wyłączmy go. No, to, a właściwie zostawmy włączony. To co? Zaznaczenie i tu mamy zmiękcz, ale niestety nie można przy tym przycisku tego robić. No to wyłączmy zaznaczenie, zmiękcz. 30 punktów. No proszę bardzo. I zobaczymy, co wyjdzie teraz. Zobaczmy, że teraz nie mamy ostrych krawędzi tutaj tego zaznaczenia. Jeszcze może powiększymy to zaznaczenie. Zmiękcz nawet nie 30 punktów, a damy 50 pikseli. OK. Spójrzmy. Tak, one są zupełnie teraz tutaj rozmyte. To jest zaznaczenie nasze. Teraz chcę wykonać inwersję tego zaznaczenia, bo zaznaczony mam środek, więc albo Ctrl-I, albo oczywiście tutaj mogę sobie znaleźć, odwróć zaznaczenie, tak? Teraz zaznaczona jest zewnętrzna część, no ale ponieważ maluję tylko po naszej masce warstwy, no to będę malował dotąd, o dotąd, tak? No to co? Maluję na czarno, kubełkiem sobie to wypełnię. Wypełnienie kolorem pierwszoplanowym na biało? Nie. W tym momencie chcę kolorem tła, albo mogę pierwszoplanowym zamienić kolory, to na to samo wychodzi, tak? Proszę bardzo. Widzimy, że dzięki temu, że zaznaczenie było miękkie, to tu też mamy miękkie przejście. Spójrzmy, jak to teraz wygląda. Zrezygnujmy już z zaznaczenia, czyli Ctrl-Shift-A albo zaznaczenie. I tutaj widzimy Ctrl-Shift-A, brak zaznaczenia. Cofnijmy, Ctrl-Z. Takie zaznaczenie można sobie na później zapisać, tak? Zapisz do kanału i tu mamy zakładkę, mamy zaznaczenie, możemy do niego w każdej chwili wrócić. A przełączmy się z powrotem na warstwę. Ctrl-Shift-A, nie mamy już tego zaznaczenia, zobaczmy jak to wygląda, czyli nie wyświetlam tego. Tu u góry zupełnie nieźle, tu na dole troszeczkę gorzej, trzeba by to jeszcze wykorygować. To co, biorę pędzel, biorę twardość, nie za twardy, bo jak będę twardy malował, no spójrzmy znowu tak, żebyśmy ucząc się widzieli, tak? Jakbym twardy malował, o, jeszcze siłę, tak? Jakbym twardy malował, no to mam ostre krawędzi, zmniejszę siłę nacisku pędzla, tak? To jest to, co mnie interesuje. O, już jest z mniejszą siłą, ale jeszcze twardy zmniejszam. To jest mniej więcej to, tak? Żeby było miękko i z małą siłą. O, jeszcze z mniejszą siłą. Dobrze. Cofnijmy te wszystkie operacje, które tu wykonaliśmy. Teraz będziemy malować tu, tylko już może bez wyświetlanej maski warstwy i korygujemy. Teraz jak malujemy na czarno, to znaczy, że dajemy przezroczystość. Tu może bardziej przezroczyste zdjęcie. O, będzie przebijało to pod spodem, tak? Widzimy, że przebija teraz ta ścieżka. O,
Czy tak chcemy? No może nawet tak. O, to jest miękki pędzelek, tutaj jest dobrze. Tu fajnie, o, te drzewa przechodzą, tak. Tu, tu. A może jednak tą kępkę trawy zostawimy? Proszę bardzo, może być zostawiona kępka trawy. No to co? To białym malujemy tutaj. Białym malujemy, to znaczy, że usuwamy przezroczystość z maski warstwy. No i kępkę trawy dodajemy. O. Dobrze, jak to wygląda? Przełączmy się na taką warstwę. Tu można by jeszcze troszeczkę się pobawić, korygować, ale to już jest zupełnie akceptowalne. Czyli co? Przypomnieliśmy sobie lekcję drugą, zastosowaliśmy maskę warstwy. Teraz można oczywiście, jeżeli już mamy 100% pewności, że ona jest dobra, że już nie będziemy jej korygować, to możemy jeszcze zrobić zastosuj maskę warstwy. Ona tutaj stąd znika i to już jest połączone, tak? Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu. Dobrze, skoro ta warstwa przykrywa tę warstwę, no to ją tutaj przesuniemy. I teraz chciałbym obie pomniejszyć, no ale jak będę obie pomniejszał, to każdą z nich niezależnie będę, bym musiał pomniejszać, to nie. To ja bym chciał je połączyć już w jedną. Oczywiście jest to do pewnego stopnia ryzykowne, bo już nie będę miał możliwości pracy osobno na tym zdjęciu, osobno na tym zdjęciu podkładu. No ale zastosujmy to. Tutaj jest co? Połącz w dół. Połącz w dół warstwy i teraz te dwie warstwy są jedną warstwą. To już jest jedna fotografia. Pomniejszmy to. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie pozostałe są mniejsze. Jak się coś powiększa, to się traci na jakości. No to my raczej tę lepszą pomniejszymy. Czyli co? Przeskalujemy to o, w taki sposób, ponieważ już połączyłem na stałe drogowskaz z tym tłem, no to on się też zmniejsza. Skaluj. Fajnie. Mamy to zrobione. Teraz szybciutko jakiś podpis. Może nie 150, tylko 77. Tekst na biało, czyli zmieńmy kolor. I co? Zaczynamy wycieczkę. Oczywiście szybciutko tło dajemy. Filtry. I co tutaj mamy? Rzucanie cienia. Proszę zauważyć, że tutaj mogę sobie zapisać jakiś filtr albo ostatnio używany. No to zróbmy ostatnio używany. O, to jest cień, który ostatnio używaliśmy, czyli czarny cień do białego napisu. OK. A zobaczmy też, że sam ostatni filtr mogę powtórzyć sobie klawiszami Ctrl+F. Czyli Ctrl+F to będzie za każdym razem w tym momencie ostatni filtr. A jeżeli będziemy używać tylko rzucania cienia, to będzie to właśnie ten. Dobrze, to już też mamy. Dobrze by było to osobno zostawić, ale ponieważ będziemy tworzyć animację poklatkową, no to osobna, jakbyśmy mieli tutaj osobną ramkę, osobną warstwę z tekstem, no to by się nam wyświetlił jako osobna animacja. Musimy to oczywiście znowu połączyć w dół. To tylko w animacjach poklatkowych to wszystko łączymy. Połącz w dół i teraz ten napis i ta fotka to jest jedno zdjęcie. Dobrze, to teraz co? Ta fotografia. Tu szybciutko mniej więcej zachowamy wielkości, żeby były podobne. Nie trafiłem w to, cofnijmy. Jeszcze raz to przesunę szybciutko. Przeskalujmy. A tutaj mam co? Przekształcenie. Tu gdzieś powinno być zaznaczone, że to co aktywna warstwa, tak? I nie mogę ją przeskalować, bo jest to warstwa, czyli w porządku, powinienem móc skalować ją. Może dlatego, że jest niewidoczna, ach, bo to jest ta warstwa, ja tą bym chciał skalować. No tak, tę warstwę chcę skalować, oczywiście. Tak, tutaj mamy skaluj i teraz tam było wyruszamy, no to tutaj będzie na razie płasko, tak napiszemy. Na razie płasko, nie widzimy tego, bo to jest pod, to o. Na razie płasko. Cień dodaję, czyli Ctrl+F. Pamiętamy, że to jest nasz ostatnio użyty filtr. Ctrl+F. Dobrze. I znowu oczywiście to musimy połączyć w dół. Czyli połącz w dół. Czyli skleić napis z naszym obrazkiem. Kolejny. Już wysoko. Tak napiszemy. Proszę bardzo. Znowu to musimy sobie przeskalować. To już nam szybko będzie szło. Skaluj napis już wysoko. O i teraz zobaczcie, że cień nam bardzo pomoże, bo jesteśmy na dość jasnych kamieniach. Czyli Ctrl+F i już mamy cień już wysoko. Znowu sobie to włączymy w dół.
Połącz w dół. I ostatnia. Przesuwamy. Znowu troszeczkę to powiększymy. Oj, nie złapałem tego, co trzeba. To jest to. To może anulujmy, bo nie wiem w tym momencie, co powiększam. Jeszcze raz tak, powiększenie i to będzie ta warstwa. O, proszę bardzo. Skala. Dobrze. I w kocodrzewinie. Tak sobie to zatytułujemy. Koniec naszej eskapady w koso, albo w kosówce. Czyli Ctrl F. Znowu filtr zastosowaliśmy i łączymy to w dół. Połącz w dół. To można by już wyeksportować, tylko pytanie, jakie będą odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi klatkami. Można to ustalić. Albo na stałe, na takie same, albo każdemu obrazkowi dać inny. Ja tak właśnie zrobię. Ten pierwszy. Zaczynamy wycieczkę. Tu damy na zastanowienie się 5 sekund, czyli 5000 ms, milisekund. W nawiasach to wpisuję. Kolejny obrazek, a to będzie ten, na razie płasko. To też niech będzie 5000 milisekund. Już wysoko, bardzo piękny krajobraz, to niech ktoś sobie go, tutaj dwa razy kliknąłem, tu muszę dwa razy kliknąć. Aż 7 sekund ogląda. I ostatni w kosówce, a to tylko 3 sekundy. 3000 milisekund. No dobrze, a to tło dookoła, no to jest przezroczystość. Raczej to obetniemy, czyli co? Obraz, rozmiar, wymiary płótna, dopasuj płótno do warstw. O, i to już jest to, co chcemy uzyskać. Eksportujemy plik, wyeksportuj jako. I teraz można by oczywiście eksportować jako GIF animowany, ale użyjemy nowszego formatu. To będzie nasza historyjka1.web, czyli webowa P, picture. Web picture, historyjka1, web picture, eksport i jako animację. Te rzeczy są mniej istotne. Najważniejsze jest to, że co? Normalnie 200 milisekund, czyli pomiędzy klatkami byłoby 1/5 sekundy, co można by zmienić nawet chyba do 10 sekund maksymalnie tutaj. Animacja będzie powtarzana w nieskończoność, mogę to wyłączyć, ewentualnie nad tym się zastanówmy, ale skoro mamy tutaj o to wstawione, no to nie będzie działało, chyba że zmusimy, żeby to było dla wszystkich klatek właśnie ta wartość wpisana. Tego jednak nie zaznaczamy. Czy powtarzane w nieskończoność? Sami zdecydujcie. Niech będzie, że po ostatniej klatce wracamy do pierwszej klatki. Wyeksportuj. No to zobaczmy, jak nasza historyjka się wyeksportowała. Tutaj ją uruchamiamy. Uruchomiła się w przeglądarce. I teraz po 5 sekundach powinno nastąpić przeskok. Tak jest, 5 sekund. Kolejne 5 sekund. Dobrze, teraz 7 sekund. 4, 5, 6, 7 i 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. I ponieważ dałem powtarzaj w kółko, no to zaczynamy naszą oczywiście historię od początku. Dobrze. Właściwie to chciałem pokazać, jak wykonać teraz animację typu obracające się śmigło wiatraka. Ale myślę, że to jest na tyle proste, że jesteście w stanie sami to zrobić. Trzeba narysować kilka ujęć tegoż śmigła. Podstawa wiatraka będzie osobną warstwą. Potem to sobie powielić, ustalić prędkość, eksportować. Działajcie!